Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj dzień 26 sierpnia i jest to, moi drodzy, czwartek. Tak się przynajmniej wydaje, i jest to kolejny wstawak, i jest to kolejny poranek, który, mam nadzieję, zaprosi Was dzisiaj do czegoś dobrego albo też was ustrzeże od czegoś niedobrego, bo taki jest dzisiaj plan. No to jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, na dzisiaj ciekawostka bardzo krótka, bardzo prosta, bardzo może taka nie jakaś spektakularna, ale chyba ważna. W dżunglach Ameryki Południowej, nie wiem, w których dżunglach, bo ciekawostka będzie dosyć ogólna, ale chodzi o to, że w tych takich bardzo, wiecie, tropikalno-dżunglowych rejonach występują pewne mrówki, nazwy ich nie pomnę absolutnie, bo to i tak nikomu do niczego nie jest potrzebne, które mają 2,5 cm, czyli gdzieś takie są, nie? To jest chyba tak tyle, które mają 2,5 cm, ale kochani, ich ugryzienie podobno boli tak, jak postrzał z pistoletu i utrzymuje się ten ból, tak intensywny, przez 24 godziny. Myślę, że wielu z was się przydarzyło w życiu być pogry pogryzionym przez mrówki. Mnie się zdarzyło wielokrotnie. Wielokrotnie, kiedy spałem pod chmurką, kiedy spałem gdzieś tam pod drzewem w łąkach różnych i tak dalej, no to rano się budziłem cały pogryziony przez różne robale, między innymi mrówki. Jest to nieprzyjemne, bolące, piekące i tak dalej, ale... No nie wyobrażam sobie, żeby to miałoby boleć tak, jak postrzał z pistoletu. Nie wiem, nigdy nie byłem postrzelony z pistoletu i obym nigdy nie był, yy, ale przypuszczam sobie, że to jest ból, no, okropny i 24 godziny trwa tak intensywny, potem się zmniejsza, ale ciągle trwa, ale przez 24 godziny jest po prostu tak intensywny. Dlaczego te ciekawostki wam, kochani, mówię? Bo zobaczcie, takie byle co, Chciałbym się powiedzieć takie byle... <laughs> tak, takie dosyć nieładne słowo, takie małe coś, co po prostu wydawałoby się, co to może mi zrobić takie coś, co ma 2,5 cm, taka mrówka. A okazuje się, że ona może spowodować ból tak potworny i tak długotrwały. Kochani, my też tak potrafimy. Nasze słowa, Nasze różne spojrzenia, nasze czyny. To czasem wydają się bardzo drobne, co to jest tam jedno zdanie, które ja do kogoś wypowiem. Co to jest jakieś takie bardzo krzywe i nienawistne spojrzenie. Boże, to jest tylko spojrzenie. Co to jakiś tam malutki czyn, nie wiem, bo kogoś obgadam tam, no tylko go obgadałem. Kochani, to może kogoś boleć, tak jak rana postrzałowa, to może trwać w kimś naprawdę dniami, tygodniami, miesiącami albo i latami. I nam się wydaje. No ale to jest takie przecież... Boże, no tylko powiedziałem coś... No dobra, to było okropne, okropne, co ja powiedziałem, ale przecież to były tylko słowa. Kochani, takich mrówek mamy mnóstwo, którymi możemy komuś sprawić tyle bólu, tyle cierpienia i to właśnie, co, co, co gorsze, trwającego tak długo. Bo nawet nie chodzi o to, że kogoś za bardzo, bardzo zaboli, nie? Tam bardzo go zaboli na momencik, no ale potem mu przejdzie. Kochani, czasem takie słowa, takie mrówki wypowiedziane, gryzące, Mogą trwać po prostu latami w kimś i mogą w kimś pracować jakby niszczeniem jego y, dobrego podejścia do siebie, jego wartości, jego godności, mogą mu to czasem odebrać wręcz prawie że na zawsze. Nie? Jak że, powiem, ktoś nie pozwoli sobie tego naprawić, nie, nie poszuka pomocy, nie poszuka Pana Jezusa przede wszystkim, który potrafi takie rzeczy zabliźnić, to potem może takie ugryzienie trwać do końca życia. Koni proszę, nie mówcie, ale to było przecież tylko słowo. To była tylko myśl, to było tylko spojrzenie, to było tylko obgadanie, to była tylko plotka, nawet nie niepotwierdzona, tak tylko, tak tylko powtórzyłem. Więc Kogoś to mogło przeraźliwie zaboleć. Nie myślę, że sami tego doświadczyliście na własnej skórze, kiedy ktoś takie mrówki... w yy, waszym przekonaniu to nie były mrówki, tylko hipopotamy, ale ktoś mówi, a to było tylko słowa, ty wiesz, jak to cię bolało. Kochani, nie róbmy sobie krzywdy w ten sposób. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu Ej, mrówkowym, jeżeli tak można powiedzieć. Yy, widzimy się, mam nadzieję, jutro w piątkowym, czyli bardzo, bardzo dobrym, bo będzie pełnym Bożego Słowa, bardzo pięknego jak co tydzień. Zapraszam na jutro. Tymczasem, tymczasem, przepraszam, Was ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i do jutra. Z Bogiem, pa pa!